Panie marszałku, panie ministrze, w ostatnich tygodniach na fali doniesień medialnych wywołanej ujawnieniem bulwersującego pokrzywdzenia rolnika spod Mławy przez asesora komorniczego do opinii publicznej w naszym kraju docierają kolejne informacje o przypadkach rażących naruszeń prawa i etyki zawodowej w trakcie czynności prowadzonych przez komorników oraz o osobach poszkodowanych na skutek nierzetelnych działań organów egzekucyjnych. Zjawisko to skłania do pochylenia się nad źródłami problemu oraz do poszukiwania możliwie skutecznego remedium. Za przekonywujące należy uznać spostrzeżenie, iż poprawa sytuacji w tej dziedzinie nie może dokonać się bez rewizji systemu nadzoru nad komornikami. Aktualnie nadzór ten realizuje się w istocie na czterech niezależnych płaszczyznach. Poza tak zwanym nadzorem judykacyjnym, sprawowanym przez niezawisłe sądy w zakresie prawidłowości proceduralnej dokonywanych czynności egzekucyjnych, komornicy podlegają nadzorowi o charakterze administracyjnym, pełnionemu przez prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Ponadto funkcję kontrolną o charakterze wewnętrznym, korporacyjnym sprawuje Krajowa Rada Komornicza. Istotny pozostaje fakt, iż narzędzia nadzorcze nad działalnością komorników wyposażony został również minister sprawiedliwości, któremu ustawodawca powierzył nadzór zwierzchni nad działalnością komorników i samorządu komorniczego. Nadzór ten jednakże z oczywistych względów nie może ingerować w materię zastrzeżoną dla sądów. W związku z powyższym zwracam się do pana ministra z prośbą o wyjaśnienie, jak w praktyce realizowany jest nadzór ministerialny nad komornikami i samorządem komorniczym, zwłaszcza w aspekcie ilości postępowań nadzorczych względem komorników prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat, ich charakterystyki oraz podejmowanych na ich podstawie decyzji. Dziękuję pięknie za uwagę. Proszę bardzo.